Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Po długiej nieobecności w Clash Royale postanowiłem dzisiaj do tej gry wrócić, ponieważ nadarzyła się ku temu mega okazja. Duży update zawitał do Clash Royale, który daje, tak jak widzicie na ekranie, questy, czyli misje, za wypełnienie których dostajemy określone nagrody. Jak widzicie, trochę ich jest na początku, ale co najważniejsze, został dodany nowy tryb do gry, nazywa się Touchdown. Nie ma już wież, musimy przebiec przez boisko, tak jak w futbolu amerykańskim, chociaż jedną jednostką za linię wroga, wtedy zdobywamy punkt, po 3 punktach wygrywamy rundę. Zresztą ja już nie opowiadam, sami zobaczcie, jak to wygląda. Na początku każdej rundy wybieramy karty, z którymi zaczniemy grać. Sam w sumie nie wiem, co tutaj wybierać, co jest dobre. Ten może będzie trochę powstrzymywał. Ci szybciej biegają. Zobaczmy, trzeba jak najszybciej przebiec, także karty z dużą liczbą jednostek i szybkie karty są ważne. Należy przebiec za tą linię wroga. My biegniemy z dołu na górę, przeciwnik biegnie z góry na dół. No sami zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Powiem szczerze, że na razie wszyscy dość chaotycznie grają, a znaczy przynajmniej ja gram chaotycznie, bo nie do końca rozumiemy, ale udało mi się już coś wygrać. Zobaczmy, czy tym razem się uda. Byłbym zadowolony. Kamera, aż ta Tesla przestanie działać, bo ona nam blokuje jednostki. No, trochę szkoda, że go puściłem. No i tu już widzicie, dochodzi. No dobra, udało się go powstrzymać, ale teraz te dwie jednostki dość szybkie biegną i chyba będzie punkt dla... Tak jest, punkt dla drużyny przeciwnej. Zaliczyli touchdown i jest 1-0. Dobra, druga runda, jeszcze nic straconego, nie poddawajmy się. Ja puszczę giganta z środkiem, niech przeciwnicy się nim zajmą. Próbujmy zmasowany atak środkiem przeprowadzić. Dobra, zaatakował budynki, nie wiem, czy to był dobry pomysł z jego strony. Nasz gigant ciągle idzie, już jest bardzo blisko. Jest! Udało się! 1-1, gigant to był dobry ruch na początku tej rundy i udało się dojść i zaliczyć punkt. Touchdown dla nas. Dobra, kolejna runda. Puszczę tego. Dobra, zróbmy tak. Jak on zginie, dodajmy przyspieszenie. Może to będzie jakieś rozwiązanie. A niestety Tesla nas tutaj mocno powstrzymała. Czy na tego giganta znowu można liczyć? Zbliża się już. Ma 1/3 energii, 1/4 energii, 10% energii. I doszedł na samym koniuszku energii, ale udało się, także jest 2-1 dla nas. Całkiem, całkiem. Ucieszmy się. Dobra, co teraz, co teraz? Eliksir razy 2, no to będzie wesoło. Biegnie, ten dobiegnie, patrzcie, patrzcie jaki runner. Nie, nie, dawaj, dawaj, dawaj. Ojku, i Tesla. Jesteśmy ugotowani. Nie było tak bliziutko, ale jest. Tak jest. 3-1. Udało się wygrać tę rundę, także udało się. Selune 4, randomowy gracz. Dzięki wielkie za pomoc i wygraną rundę. That was close. Tak jest, ale udało się wygrać. No i tak właśnie wygląda nowy tryb w grze Clash Royale. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo mi bardzo i trzymam kciuki, żeby ten tryb wszedł na stałe do gry, no ale tak chyba ma być, chociaż ja nie jestem na bieżąco z informacjami, z najnowszymi newsami z tej gry, ale tryb Touchdown mi się bardzo podoba, jest dużo bardziej dynamiczny, a to, że gra się z drugą osobą, jeszcze dodaje mu pikanterii i radości. Ja już się z wami żegnam, to był krótki odcinek, chciałem wam jak najszybciej pokazać ten tryb. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to pamiętajcie, łapka w górę,
a jeżeli jest tutaj ktoś nowy, kogo serdecznie witam, to pamiętaj, żeby subskrybować mój kanał. Ja już się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie!